Mordeczki, ja jestem Blow i witam was w takim całkowicie dodatkowym filmie, gdzie pokażę wam, że YouTube się zmienia. Także spokojnie, jutro pełny film o 19:30. Po prostu znalazłem takie coś i chciałem się z wami tym podzielić, ponieważ wydaje mi się, że wielu z moich widzów może być ciekawych i szczerze mówiąc jestem ciekaw waszego zdania co do tych zmian. Także pamiętajcie, napiszcie mi w komentarzu, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba. Zobaczymy. Także o co chodzi? YouTube wprowadza nowy wygląd YouTube'a. Dokładnie tak, na końcu pokażę wam co i jak zrobić, żeby to wszystko działało i wam, ale no zacznijmy od tych zmian. Jak widzicie, tak teraz będzie wyglądać strona główna. Troszeczkę jest różnicy, moim zdaniem jest o wiele, wiele bardziej czytelnie i szczerze mówiąc, mi się podoba. Nie wiem jak wam strona główna się podoba, ale możecie wypowiedzieć w komentarzu. Dla mnie jest na łapkę w górę. Na pewno jest o wiele czytelnie dzięki tym większym miniaturkom. Plus schowano ten pasek boczny. Oczywiście można go odpalić, ale no nie jest on cały czas, więc zajebiście. Drugą sprawą, która nam się zmieniła, to oczywiście wyszukiwarka. Gdy wpiszemy w wyszukiwarce coś, wyszuka nam, tak jak widzicie, te wyniki troszeczkę inaczej wyglądają niż zawsze. Plus to, co jest zajebiste, to to, że gdy sobie scrollujemy, to po prostu nam cały czas scrolluje, a nie, że mamy podstrony, tak jak w starym wyglądzie, że musieliśmy sobie klikać pierwsza strona, druga strona, trzecia strona. Teraz po prostu scrollujemy i wszystko się ładnie ładuje. Trzecia najbardziej widoczna zmiana w wyglądzie to kanały. Dokładnie tak, teraz kanały wyglądają tak. I nie wiem. To co jest fajne, to to, że to jest teraz kanał, tak? Że nie widać tego YouTube'a, tylko tak jakbyśmy byli na czyjejś stronie. To jest zajebiste, ale nie podoba mi się to. Bardzo przypomina to wygląd gaming YouTube, a za tym nie przepadam. Także dla mnie 2 na 10. No i oczywiście finalnie to co wszyscy lubią i kochają, czyli strona oglądania filmów. Tak aktualnie będzie wyglądała. Na pewno będzie o wiele większy player, więc zajebiście to wygląda, bo teraz będziemy mogli skupić się w 100% na filmie. To jest mega bajerancka opcja i to mi się podoba, tylko że to co mi się nie podoba, to to, że teraz jak są łapki w dół i w górę, to już nie będzie tego miecza świetlnego z łapek w dół i w górę, tylko no nie ma tego, nie ma pokazane zielonego paska i czerwonego, także no, ale wszystko wydaje mi się, że jest czytelne, fajne, także dla mnie jak najbardziej na plus. Tak będzie wyglądał YouTube. Napiszcie mi proszę w komentarzu, co o tym myślicie, czy zmiany są dla was na plus, czy na minus. Taki króciutki filmik chciałem wam to pokazać, ponieważ wydaje mi się, że no, wszyscy z was używają pewnie YouTube'a na co dzień i są ciekawi, jakie będą nowości. Także piszcie w komentarzu, co myślicie. A teraz pokażę wam, jak zrobić, żeby też takie coś mieć. No i dobra, co trzeba zrobić, żeby też takie coś mieć? Po pierwsze, potrzebujesz przeglądarki Google Chrome. Masz ją? Mam nadzieję, że masz. Pierwsze co robimy, to zmieniamy skraj na cały świat. Że wiecie, że jesteśmy tacy niby międzynarodowi. A tak poważnie to nie mam pojęcia dlaczego tak jest, ale zmieniamy sobie to i jak już zmieniliśmy, to teraz musimy wylogować się z naszego konta YouTube. Także jeżeli jesteś zalogowany jeszcze, to możesz zostawić łapkę w górę i teraz się wylogować. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu YouTube jeszcze nie wszystko przygotował i po prostu no tak chowają to, że nie zrobili wszystkiego. I teraz na stronie głównej otwieramy konsolę, czyli Ctrl Shift I. Albo po prostu nie rżniemy z siebie wielkiego eksperta i klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy zbadaj. Po kliknięciu zbadaj wchodzimy w zakładkę Resources, a następnie rozwijamy cookies i klikamy YouTube. Teraz jedyne co musicie zrobić, to usunąć ciasteczka, klikając prawym przyciskiem myszy, delete i tyle. Nie mamy tych ciasteczek, wizytor i tak dalej. I teraz je zastępujemy wchodząc po prostu w konsolę i wpisując to co macie w opisie. Klejamy, odświeżamy i wszystko działa. I teraz możecie sobie to przetestować i napiszcie mi koniecznie proszę w komentarzu co myślicie o nowym YouTubie. Jeżeli ten film wam pomógł, to zostawcie łapkę w górę, możecie też podesłać swoim znajomym, będę bardzo wdzięczny, niech oni też zobaczą nowe rzeczy na YouTube, które będą, bo może są ciekawi. Także tyle, dzięki wam wielkie za oglądanie, jutro się widzimy o 19:30 w filmiku, trzymajcie się i miłego wieczoru, lub dnia, lub popołudnia, nieważne, nie wiem jak to oglądacie, także trzymajcie się, biola!